Sponsorem programu jest Totalizator Sportowy. Od 60 lat patron polskiego sportu. Pobiegnie Hajnówka z dwójką Daisy Love, z numerem trzecim Pinotage, z piątką Tessa, z numerem szóstym Amadora, z siódemką Jauta, ósemka to Lava i z numerem dziewiątym Foxy Noxy. Hajnówka podchodzi do maszyny startowej. Już w maszynie startowej, uwaga, uwaga, i wystartowały. Na prowadzeniu po starcie Amadora przesunęła się teraz Jauta po zewnętrznej Foxy Noxy. Została na starcie Pinotage. A na prowadzeniu jest teraz Jauta, za nią Foxy Noxy oraz Lava, następnie Hajnówka, Amadora, Daisy Love i stawkę zamyka Tessa. Konie mają do pokonania jeszcze około 1800 metrów. Na prowadzeniu cały czas Jauta, za nią Foxy Noxy, na trzeciej pozycji jest Lava, czwarta Hajnówka, następnie Amadora, Tessa i Daisy Love. Jeszcze około 1600 metrów do celownika. Cały czas na prowadzeniu jest Jauta, ale obok niej Foxy Noxy. Za nią galopuje Lava, następnie Hajnówka, Daisy Love, Amadora i Tessa. Jeszcze 1400 metrów do celownika. Nic się nie zmienia. Prowadzi cały czas Jauta. Za nią Foxy Noxy, Lava, Hajnówka, Daisy Love. Mały odstęp tam Amadora razem z Tessą. Stawka nieznacznie się rozciągnęła. Jeszcze około 1100 metrów pozostało do celownika. Konie za chwilę będą wchodzić w zakręt. Jauta na prowadzeniu, za nią Foxy Noxy, następnie Lava, Daisy Love razem z Hajnówką i 2-3 długości dalej Amadora razem z Tessą. Konie są teraz w połowie zakrętu. Jauta cały czas prowadzi, obok niej jest teraz Foxy Noxy. Jauta, Foxy Noxy, 550 metrów do celownika, wyprowadza Jauta, obok niej Foxy Noxy, galopuje tam bliżej bandy jeszcze Lava po zewnętrznej Hajnówka, 450 metrów do celownika, Foxy Noxy po zewnętrznej całkiem dobrze galopuje, ale Jauta się nie poddaje, 350 metrów, Jauta, Foxy Noxy po zewnętrznej Hajnówka, a przy bandzie jeszcze rozpędza się Amadora, jeszcze 200 metrów do celownika, Jauta, Foxy Noxy i Amadora, Amadora nabiera prędkość. Jauta, Amadora, 100 metrów do celownika, Jauta, Amadora, Jauta wygrywa, Amadora druga, walka o trzecie miejsce, trzecia Daisy Love, następnie Foxy Noxy, później Lava, Tessa i ostatnia przybiega Hajnówka. Na starcie została Pinotage, a jako pierwsza celownik minęła Jauta. A w siodle Jauty Natalia Hędzel, jeżeli ten wynik zostanie zatwierdzony przez komisję techniczną, to już drugie dziś zwycięstwo Natalii.